tym urozmaiceniem z tyłu, to był taki drobny spisek. Myślę, że artysta nawet nie wie, co mu się tam za plecami wydarzyło. Ale było fajnie, nie? Słuchajcie, żeby nie było tak już bardzo, bardzo rzewnie i smętnie, to może teraz będzie... No właściwie też nie będzie wiele weselej. To jest piosenka, którą oryginalnie zaśpiewała Ania Rusowicz z towarzyszeniem mojego ulubionego zespołu Mitch and Mitch. A piosenka pochodzi z filmu o Michalinie Wisłockiej, najbardziej chyba znanej polskiej seksuolożce, autorce książki Sztuka Kochania. No, takiej książce, na której moje pokolenie się tam próbowało tego i owego dowiedzieć. Piosenka dotyczy rozstania, ale tak naprawdę gdzieś w tle tej piosenki jest też opowieść o przyjemności, jaką ludzie mogą czerpać ze zbliżenia. Piosenka się nazywa W co mam wierzyć? I ponieważ artystka nie chciała tego powiedzieć, to ja to powiem, że to jest piosenka z dedykacją dla wszystkich kobiet, żeby miały mnóstwo fajnych orgazmów. A tak w ogóle to na scenie Ola z towarzyszeniem całej rodziny i nie tylko. Ola! Całej? Chodź, Marysia, jak chcesz. No miałaś być w chórkach. Od kiedy? Szczery uśmiech sąsiada. Thank you.
Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu, chcą wam wierzyć, jakim słowom, chcą wam wierzyć, jakim słowom. Przyjemności.